Cześć, witam Was w kolejnym odcinku takim nie na życzenie, a może na życzenie. Wyłączę tutaj dźwięk, tak, będzie ciszej. Za moment zatrzymam pociąg, żeby było mnie słychać, ale jeszcze przez moment popatrzmy, jak sobie skład jedzie. Naprawdę, to parę razy już powtarzałem, powtórzę po raz kolejny. Zdecydowanie wolę, jak taki skład, jak lokomotywa z wagonami u mnie na makiecie jeździ bez dźwięku. To wycie tego Eurosprintera doprowadza mnie niemalże do szewskiej pasji. Sam stukot miarowy kół dużo bardziej mi się podobał. Właśnie tak jak teraz jedzie pociąg. Dla porównania. Ach, no. O. I wyje. Jedzie i wyje. No ale to co kto lubi, ja akurat lubię tak, wy możecie lubić inaczej, ok, szanuję to, już wyłączę. Skład sobie jedzie, jest to te 6 wagonów, które Wam pokazywałem w unboxingu, w zasadzie 6 zestawów takich dwuwagonowych, o może tutaj zwolnimy, 6 takich zestawów, każdy zestaw to są dwa wagony, nie wiem jak się to powinno fachowo nazywać, zespolone, niezespolone, w każdym bądź razie jest to może inaczej wagon łamany na 3 wózkach. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, to muszę się jak zwykle douczyć, może się czegoś nauczę, może mi właśnie podpowiecie. W każdym bądź razie 6 takich zestawów, w każdym zestawie po 2 naczepy. Dodatkowa sprawa, nie wiem czy poprawnie poustawiałem te naczepy. Przyznaję się szczerze, że po prostu ustawiłem modele na makiecie. Ustawiłem inaczej te naczepy, jak były zapakowane w pudełku. Czy prawidłowo, to nie wiem. Zaraz sobie usiądę gdzieś tam przy komputerze, poszukam zdjęć czy filmów i sobie z bliska zobaczę, wydaje się to takie proste, ale jak co do czego, to może się okazać, że popełniłem bardzo kardynalny błąd. Zastanawiam się, czy nie powinienem tak naprawdę sprawdzić, walnąć tego całego, wszystkich nakręconych, wywalić wszystkie nakręcone klipy gdzieś do kosza, nakręcić to jeszcze raz, żeby było prawidłowo, ale wiecie co, niekoniecznie. Ja też chcę tutaj, nie boję się popełniać błędów. Jeśli to jest błąd, nie boję się popełniać błędów, trudno, zrobię coś źle, będę miał później okazję się poprawić, zrobić coś lepiej, czegoś się nauczyć. Nie jest to prawdziwy ruch kolejowy, nie jestem odpowiedzialny za załadunek takich naczep na platformy, stąd nie czuję tutaj jakiejś strasznie wielkiej presji, żeby super wszystko było poprawne. Jak wiecie, jest wiele niedociągnięć w moich filmach, na moim makiecie i tak dalej, stąd trudno, musicie mi wybaczyć również i to. Powtarzam jeszcze raz, jeśli to jest błąd, bo jeszcze tego nie wiem. Zatrzymuję się tutaj na pierwszym planie lokomotywą. Tak, tu mamy tą lokomotywę Vincent van Gogh. Czasami jest u mnie w ruchu. Prześliczny model. Co prawda tego typu modeli w takich malowaniach teraz już jest więcej. Wydaje je Rocco, wydaje je Gendorfer i inne firmy. To już nie jest tak, że to jest jakaś rzadkość. Niemniej jednak dla mnie jest to model szczególny z tego względu, że tą lokomotywę można było spotkać w Polsce. Ona wjeżdża do Polski, a nie tak jak te liczne, prześliczne Taurusy, które jeżdżą w zasadzie gdzieś tam przez Czechy, po Austrii może i w Niemczech. Tą lokomotywę można spotkać w Polsce, więc dla mnie nabiera ona zupełnie innego znaczenia. Tak jak mówiłem, 6 tych zestawów. Teraz je widzicie w ruchu, ja je zapakuję do pudełek i do pudełek trafią na czas dłuższy, nieokreślony. To nie tak, że teraz każda lokomotywa i zrób z tym, zrób z tamtym. Nie, nic z tych rzeczy. Będzie potrzeba naprawdę specjalnej okazji, specjalnego pomysłu, żeby znowu to powyciągać. Film nakręciłem z dwoma lokomotywami, dwoma Eurosprinterami. Zastanawiałem się w odcinku z unboxingiem, jaką wybrać lokomotywę i tam podawałem typy. Podawałem tego Vincenta, ale w tamtym momencie nie przyszła mi na myśl lokomotywa WLE, którą widzieliście na początku filmu. To lokomotywa niemiecka, aczkolwiek jest to tak zwany Polonik. Dlaczego Polonik? Dlatego, że ma związki z Polską. Prezentowałem ją kiedyś w unboxingu, kupiłem dzięki Aleksandrowi, który mi zwrócił na nią uwagę. A może nią tu podjedziemy.
Tylko czy ja pamiętam jej numer? 55 spróbuję. Tak, to jest ona. I już jest. Lokomotywa jest ustawiona. Widzimy ją w kadrze. Ja się do niej tutaj zbliżę. Cóż to za palonik? No niestety nie widzę, kurczę, jednak jest trochę za ciemno. Aczkolwiek wydaje mi się, że tu jest rejestracja na Polskę. Ta lokomotywa kiedyś jeździła w Polsce dla jakiegoś polskiego przewoźnika. Być może dla PKP Intercity, być może dla przewozów regionalnych, chyba dla tej drugiej. Jest w każdym razie na niej jeszcze polska rejestracja. Stąd drugi akurat taki model w tym filmie z dwoma eurosprinterami, niestety, a może stety dla mnie ten drugi Pico bez dźwięku. Dobrze, pora kończyć ten odcinek. Przede mną jeszcze mnóstwo pracy z zapakowaniem modeli do pudełek. Pozwolę sobie tylko jeszcze wykonać jakieś tam zdjęcia na czołówkę filmu i modele trafią do pudełek. Jeszcze raz podziękowania dla Wojtka. Naprawdę jestem bardzo zadowolony z tych pięknych modeli. Teraz mam prawdziwy skład intermodalny, taki jaki całkiem często widuję. Także przyjdzie jeszcze czas, aby wydali zapowiadane te PKP Cargo wagony, też platformy podkontenerowe razem z kontenerami, razem z tymi, to już jest pokaźny skład. Zresztą zobaczcie, jakie to już w tej chwili jest długie, to jest tak jakby 12 wagonów, bo to są podwójne i te modele nawet na ciasnych łukach całkiem nieźle sobie radzą, choć jest jedno miejsce, jeden rozjazd na łuku, gdzie z niektórymi tutaj z tych modeli mam troszeczkę czasem problemów, ale to wina mojej makiety, nie modeli. Dobrze, pora kończyć. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Zapraszam do oglądania innych odcinków na moim kanale. Cześć!